Cześć, z tej strony Sullivan. W dzisiejszym materiale skupimy się na przeglądzie najnowszej mapy dodanej do serwera Toxic City Shore 2, którego twórcą jest Pyro, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. A was, drodzy widzowie, zapraszam serdecznie do dzisiejszego odcinka. Znajdujemy się na pokładzie łodzi podwodnej Stanów Zjednoczonych. Pierwszą zasadniczą różnicą, jako widzimy, że znajdują się tutaj łóżka polowe, które były typowe dla kwatery głównej, czy też koszar armii koreańskiej. Również na wejściu mamy tutaj szafki, różnego rodzaju skrzynki, czy też po prostu laptopy i inne sprzęty elektroniczne. Stojaki na broń również dają taki fajny efekt kosmetyczny i estetyczny. Na jednej stronie łodzi podwodnej znajdują się cztery poduszkowce, zaś po drugiej zostały również dodane, bo wcześniej w Shore klasycznym jedynce były dodane tylko i wyłącznie klasyczne łodzie. Za co dodano tutaj coś w rodzaju łuku skalnego oraz ścieżka. Najistotniejszymi zmianami, jakie nastąpiły na tej mapie, to bez wątpienia przeniesienie fabryki wojennej do centrum mapy i postawienie nowej fabryki lotniczej. Zmiana ta powoduje, że walki będą mocno miały miejsce w centrum mapy, gdzie będzie fabryka prototypów, fabryka wojenna, fabryka lotnicza dosłownie koło siebie, a bunkry w koło tych trzech punktów. Umiejscowienie fabryki wojennej w centrum mapy na wybrzeżu jest bardzo dobrym pomysłem według mnie. Nie tylko mamy dostęp do fabryki prototypów obok fabryki lotniczej, ale również wygląda bardzo klimatycznie. Tak bardzo, żebym nawet powiedział, że projekt był od samego początku, żeby fabryka wojenna stała właśnie tutaj. Zmiana ta zmienia mocno postać rzeczy, ponieważ tak naprawdę będzie mocna batalia, by zdobyć co najmniej jeden punkt. Kto posiada środek mapy z fabryką wojenną, to tak naprawdę ma kontrolę nad całą grą. Dostrzec również można mocno kosmetyczne, nieistotne zmiany, jak przestawienie kontenerów, dostawienie dodatkowych propów, więcej znaków, że znajdujemy się przy fabryce prototypów, jak również swoista zmiana, jakim przy płocie są takie oto wyrwy, zupełnie jakby płot został oderwany, co powoduje, że łatwiej przez nie przejść bez używania modułu siły, by przeskoczyć.
Fabrykę lotniczą też dotknęły zmiany. Oprócz tego, że pierwszy raz pojawiła się na shore, znajdują się tam chociażby palniki, dzięki którym możemy naprawiać nasze pojazdy. I to za darmo. A wiadomo, że za darmo to uczciwa cena. Oprócz tego, w samym pomieszczeniu, jak widzimy, jest mniej komputerów, jest więcej miejsc, żeby się schować, zaczaić się na przeciwnika, jak również można tutaj przygotować zasadzkę. Ponadto fabryka lotnicza została umiejscowiona w dosyć nieoczywistym miejscu. Jak widzimy, tu przechodzi rura, dzięki której ta dostaje się do fabryki prototypów. Znajduje się więc idealnie pod fabryką lotniczą. Wymagało to bardzo dużych umiejętności i cierpliwości ze strony twórcy. Oprócz tego zachowała się klasyczna ścieżka, dzięki której nadal tutaj możemy przechodzić od strony bunkra i przypuścić szturm na fabrykę prototypów. Następną swoistą zmianą jest zamiana na miejscu fabryki wojennej coś w rodzaju składowiska. Są tutaj chociażby parking, dwie takie mniejsze budynki, których niestety nie można wejść do środka, kontenery i cysterna. Choć to bardzo interesujące, to jednak uważam, że tamtejszy bunkier powinien zostać przeniesiony właśnie tutaj. Byłoby to nie tylko ciekawe miejsce do obrony, ale również do zaatakowania. Puste kontenery byłyby swoistym niezłym zaskoczeniem dla potencjalnych zdobywców.